Tematem przewodnim rodzinnego pikniku naukowego w Centrum Konserwacji Wraków Statków były wiersze. Nie było tam jednak poezji, a szereg atrakcji związanych z tradycyjnym połowem ryb za pomocą wiklinowego kosza nazywanego wierszą. Najmłodszy oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, czyli znajdujące się w Tczewie Centrum Konserwacji Wraków Statków, zaprasza co jakiś czas mieszkańców naszego miasta i okolicy na otwarte wydarzenia. Można je określać mianem pikników edukacyjnych. Przygotowane są z myślą o całych rodzinach. Motywem przewodnim ostatniego spotkania były misternie plecione wiersze, czyli zabytkowe konstrukcje do połowu ryb. Podobnie jak temat przewodni, atrakcje były oryginalne. Słyszałem, że wy tutaj lubicie często przychodzić. Tak, jak są organizowane imprezy, to my tutaj jesteśmy. Dla dzieci zawsze jakaś atrakcja. A przy okazji ja się dzisiaj nauczę robić koszyk. No właśnie, a trudna to sztuka? No niby nie jest trudno, ale trzeba pod jakimś tam kątem wygiąć gałązki. Ale pan tutaj pomaga, także... Jest instruktor. Oczywiście, pilnuje skrupulatnie. Na początku postanowiliśmy się dowiedzieć, z czego i jak wiersze się robiło. Samołówki do łowienia ryb wykonane z wikliny za pomocą splotów plecionkarskich. Wojciech Świątkowski, mistrz wikliniarstwa i plecionkarstwa, wraz z pomocnikami cierpliwie uczył dorosłych i dzieci wyplatania koszyków. Wykonane są z wikliny, dokładnie takiej samej wikliny, jak wykonywane były wiersze, czyli z wierzby konopianki, z wierzby amerykanki, z migdałowej, z różnego rodzaju odmian plecionkarskich, które gdzieś w okolicy Wisły zawsze można było znaleźć i one rosną też i do dzisiaj. Czy to jest trudna sztuka? Sztuka może nie jest trudna, aczkolwiek wymaga na samym początku swego rodzaju nabycia umiejętności i wiedzy o materiale, w jakich momentach on zaczyna nam z nami współpracować. I to jest taka, ten moment jest trudny. Potem jest już lżej i tak naprawdę do końca ogranicza nas tylko wyobraźnia, co będziemy chcieli z tego zrobić. Robi pani tą tak zwaną wierszę, czy jakiś koszyk? No koszyk, podobno taki jak tutaj ma wyjść. Może niekoniecznie uda mi się zrobić taki duży, ale chociaż może troszkę mniejszy. A to ambitny plan, ja życzę powodzenia. Oczywiście, dziękuję. Zabiorę go do domu. Ja widzę, że to chwyciło, że tutaj dużo ludzi jest chętnych, chcących poznać tę sztukę wyplatania. Tak, no wydawałoby się, że to jest jakieś archaiczne rzemiosło, jednak nie, dlatego że ludzie dzisiaj bardzo chętnie chcą wykorzystywać te techniki do dzisiaj, do współczesnych takich naszych potrzeb. One się niczym nie różnią i ludzie są bardzo mocno zainteresowani tym. No ciekawe jest to oczywiście, z racji tego też, że wszystko są to materiały naturalne, nieregularne, każdy jest inny, każdy ma inną barwę i jest to ciekawe. O wierszach opowiadali w CKWS naukowcy, etnolodzy i konserwatorzy. Specjaliści pracujący na żywo przy rekonstrukcji zabytku zaprezentowali prawdziwy hit – wierszę z czasów krzyżackich, pochodzącą z wykopalisk w centrum Gdańska. Tu mamy wiersze, które znalezione zostały na ulicy Pańskiej w Gdańsku w 2007 roku. Były w pracowni konserwatorskiej, były konserwowane i w tej chwili konserwacja dobiega końca. Potrzeba doczyścić te wiersze, usunąć nadmiar środka konserwującego i zanieczyszczenia. I za jakiś czas będą te wiersze, bo akurat ich jest, one są dwie, będą eksponowane na naszej ekspozycji. Poznać można było dużo więcej wierszy, bardzo wiekowych albo z dalekich stron. Na przykład taką unikatową z Chin, która miała dwa serca, znaczy dwie pułapki. To jest wiersza do połowu krewetek, która została przywieziona z Chin, była używana na rzece Perłowej w okolicach Kantonu. Jest wypleciona z wąskich pasemek bambusowych i posiada tak zwane dwa serca. To są charakterystyczne dla wierszy lejkowate kanały, które wprowadzają zarówno krewetki, jak i ryby do tej pułapki. Bardzo aktywni byli pracownicy Narodowego Muzeum Morskiego z działu edukacji, którzy zajmowali się dziećmi. Z maluchami, a także tymi starszakami wyplatali rybki z papieru. Przy okazji pokazywali gatunki ryb. Urządzali też wirtualne połowy. Było również wyzwanie dla małych konstruktorów, którzy budowali piankową szkutę. Między wierszami i zabawami były ukryte drobne upominki i słodycze dla tych mniejszych i zupełnie dorosłych już gości.